A tu mnie tutaj nie ma gdzie. I tutaj ta świadkowie Jehowy nie głoszą, świadkowie Jehowy nie działają, to opinie są już niemarne. No bo tak, świadkowie Jehowy... Świadkowie Jehowy nie chcą przyjeżdżać do Anglii, Ameryki, Białystok, żeby tutaj głosić jeszcze tym resztom, które się opamiętają, no bo świat ma ulec zagładzie, ale to nie ze strony człowieka, tylko ze strony Boga. No to więc te opinie, co były kiedyś, co jest teraz, nie mają racji bytu, nie są potrzebne, nie ma co opiniować. Trzeba wóz i przewóz. Trzeba działać, uciekać na stronę Bożą. Jak Noe chronił się w arce, tak i my musimy chronić się w organizacji Bożej, bo cały świat ulegnie zagładzie, ale w ten sposób, że świat siebie zniszczy. Państwo zobaczą, zamach smoleński. Państwo zobaczą, człowiek przeciwko człowiekowi, człowiek naukowska, człowiek człowiekowi zgotował taki los. Czesław Niemen śpiewa, co śpiewa Czesław Niemen? Człowiekiem gardzi człowiek. Co Bob Dylan śpiewał? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many balls must fly? Jak wiele razy, proszę Państwa, człowiek przeciwko człowiekowi będzie występował tak, żeby bomby latały. Kula bombowa, żeby latała. Cannonball fly, cannonball fly, czyli po prostu takie kule bombowe, aby latały. To wszystko dotyczy nienawiści tam, bomba bombą. Lepszą i mądrzejsze, składać je w sposób coraz lepszy. Bomba, bomba, wie. Ale to wszystko jest nienawiść. To, że część pracy zdana na komputer, roboty czy oprogramowanie, no to nadaje na terapię. A w ogóle, to ten euro, wątpliwa, Barbie, Davis, Langstrom, Extra. To ten euro, wątpliwa, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Także opinia już jest niemodna. Także proszę Państwa, Polska wierzy w Maryję, Polska jest Maryjna, kult kobiety. W Polsce jest kult kobiety, Maryjny. My to nie o tym mówimy, my mówimy o Bogu Jahwe, o Bogu Biblii, Bogu Słowa Bożego, Bogu Świata. A Maryja to są przeróbki, mortadeli. Przeróbki to znaczy na mortadele, przeróbki salcesonowe, czy mówią też salcesonistyczne, na salceson przeróbki, a my nie możemy się poddawać ze względu na salceson, przeróbkom na salceson, czyli salcesonowi nie możemy się poddawać mortadeli. Musimy być, proszę Państwa, zgodni z Biblią. Musimy być zgodni z Biblią. A można posiadać kartkę i być świetnym dziennikarzem, który faktycznie docieka do sedna sprawy, do prawa. Jak tutaj wyważę? Żadna religia nie wychodzi pozytywnie. Mówią, że Teresa May nie wychodzi pozytywnie. Ale ja mówię, że żadna religia nie wychodzi pozytywnie. Żadna. To znaczy w tych, którzy się angażują w ten świat, no bo świadkowie Jehowy nie angażują się w ten świat. Myśmy Państwu tutaj nawet artystycznie powiedzieli, że świadków Jehowy jako takich nie ma, bo i nie ma cielesnych fizycznie, zresztą świadkowie Jehowy jako inteligentni nigdy nie byli cielesni, świadkowie Jehowy nigdy nie byli fizyczni. Świadkowie Jehowy przyjeżdżają, dojeżdżają z Anglii, Ameryki, Białystok, są tutaj i stoją.
ale jeszcze tylko trochę tam, gdzie gitara w Warszawie gra. Tam, gdzie gitara w Warszawie gra. Złote Tarasy, centralny centrum w Śródmieście, rotunda zmieniona, pałac Stalina, kultury i Lenina. No co jeszcze? Rozumiesz, centrum Polski, centrum Warszawy, ale centrum Europy jest w Suchowoli. Centrum Europy jest w Suchowoli. Janek Witek powiedział te prawdy, być może my powiemy te prawdy, zostawimy po sobie jakieś te prawdy, może odejdziemy, może zostaniemy w sierpniu zniszczeni, bo mówią, straszą, że będzie wojna. No to jak będzie wojna, to przecież w światowej wojnie kto ocaleje? Raczej nikt. To jest poważnie. Która nie podziela tych naszych wartości, która życzyłaby sobie tak zwaną inną prawdę. Dla nich prawdę kształtowaną. Widzimy to w rynku prasowym. W zależności od tego, jaką gazetę weźmiemy do ręki, takiej prawdy w cudzysłowie się dowiadujemy. Nie ma obiektywnej informacji. Który przypominał odgłosem wystrzały. Znaczy, co do tego to doprowadziło? Zastanawiam. To jest najlepsze słowo. Zastanawiam mnie rola dziennikarza w wypunktowywaniu, co jest wiarygodne, co jest prawdziwe. Ale to wskazuje na to, że zakłada, że będzie się kierował pewnym określonym zbiorem wartości, to prawda, ale współczesny dziennikarz nie poradzi sobie z ogromem pracy, która stoi przed nim. Żeby ten dziennikarz musiał usiąść do pracy, ten ogromny strumień informacji, tą rzekę, ona już będzie musiała być przefiltrowana algorytmicznie. To po prostu przerośnie jego możliwości. Ta rzeka jest tak szeroka. I tu też rodzi się ciekawa rzecz, bo możemy dyskutować o wartościach etycznych, ale w środku algorytmów współczesne algorytmy powinny rozwijać się w tym kierunku, aby ułatwić pracę dziennikarzom. Na przykład jest to, że dziennikarz jest absolutnie bez szans, jeśli chodzi o ilość informacji, źródeł informacji i tak dalej. Musi dostać pomoc technologiczną. Bez tej pomocy technologicznej dziennikarz dosłownie utonie w informacji. Praktyka dzisiaj jest taka, iż są takie główne agencje informacyjne i to te agencje informacyjne tak naprawdę kreują rzeczywistość dziennikarzy. Dziennikarze tak naprawdę korzystają z dorobku kilku instytucji, nawet kilkunastu dużych instytucji światowych, które właśnie tym się zajmują. No, często słyszymy, o dzisiaj też mieliśmy taki przykład, chodziło o przyjazd prezydenta Stanów Zjednoczonych do Polski. Ta informacja chyba najpierw się pojawiła w granicach 11 i 12. Dopiero po godzinie była informacja, że to nie jest oficjalny z Departamentu Stanu, ale że podała to agencja Reutera. I to tak dziwnie uspokoiło większość ludzi, no bo jeśli coś podaje agencja Reutera, no to jest tak znana agencja informacyjna, że ona sobie nie pozwoli ani na fake news, ani na manipulacje, ani na inne, że tak powiem, rzeczy. No to jest agencja, która cieszy się powszechnym uważaniem. Wszyscy wiedzą, że jest agencja rządowa, na którą dobrze finansowana, pracują tam specjaliści, czyli news stworzony przez tą agencję ma swoją wartość. I on tak naprawdę zaistniał w przestrzeni medialnej, to dzisiaj śledziłem i już po jakichś 15, 20 czy 30 minutach wszystkie kanały informacyjne powtarzają tą informację jako coś pewnego. A przecież tak wcale nie jest, bo do przyjazdu tutaj do studia, to jeszcze nie wiem, czy Departament Stanu potwierdził przyjazd prezydenta Trumpa do Polski, nie wiem tego, ale ta informacja już zaczęła żyć swoim życiem medialnym. Dlaczego? Dlatego, że miała pieczątkę Reuters. I tak dzisiaj jest w świecie, że jeśli jest duża agencja informacyjna, ciesząca się powszechnym zaufaniem, tworzy jakąś informację, no to ona jest... Nie ma opinii, nie ma Światów Jehowy, nie ma prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świętych. Teraz widzicie Państwo, że teraz ciemności, jak to Biblia mówi, okrywają ciemności, okrywają ziemię. No i te ciemności są. Nawet dzisiaj dosłownie jest ciemno. 9 czerwca 2017 roku jest
ciemno. Dziewiątego czerwca 2017 roku jest ciemno. Dzisiaj jest ciemno. Kiedy słuchałem informacji redaktor Radowski z dziennikarzem śledzi przede wszystkim i on większość swojej pracy, jak sam opowiadał, on głównie nie korzysta z telefonu komórkowego, w pracy dziennikarskiej, on korzysta z takich źródeł klasycznych, czyli spotkanie osobiste, rozmowa, notatkę na papierze. No pewnie wielu dziennikarzy też nie korzysta z takich mechanizmów i z takich technologii, oni wolą standardowe modele postępowania. No i teraz powstaje pytanie, czy reinterpretując newsy tworzone przez takie duże centra, dziennikarz powinien chodzić po świecie, nie patrząc na to, co się dzieje. Ona naprawdę miała bardzo dużo energii, ta Litka. Ale teraz ta już wiesz. No niestety, ona ma dużo Z punktu widzenia zwykłego człowieka, najistotniejsze dla nas jest to środowisko lokalne, to środowisko, które jest najbliżej nas. I wydaje mi się, że Reuters nie będzie się za bardzo interesował tym, co się wydarzyło przysłowiowi gminie. Parada, miłość, i proszę Państwa, mortadele, szalce sony, bo to są te pary oszustyczne z Warszawy. Szalce sony i mortadele, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, pomiędzy Bogiem Jodrą, Gdańskim i Czechosłowacją, pomiędzy Białym Stokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Warszawa, miasto piątki, mówią krzywi piątkę, daj piątkę, to Warszawa miejscem piątki, no takie miejsce bydło i powidło, gdzie Warszawa wciąż jest na dorobku. Widzicie Państwo, wciąż się budują, zbudować się nie mogą. Dorabiają się, a dorobić się nie mogą. Także buziaczki i proszę jeszcze. Kilkadziesiąt procent to rynek globalny, cała reszta to internet, więc po co klasyczne kształcenie? I tam mogłoby ja bym to jeszcze podniósł delikatnie do wypowiedzi pana doktora Grzegorza Chińskiego na temat tych wielkich bastionów medialnych dzisiejszych. Sam pan doktor zauważył, że w obecnym świecie właśnie taka agencja Reuters jest zbudowana jako taki bastion informacyjny, to jest informacja pewna. I jak sam również pan doktor zauważył, wcale to nie świadczy o tym, że ten bastion nadal podaje informacje w jakikolwiek sposób prawdziwą. To należałoby zweryfikować. Ja bym tutaj wrócił może delikatnie do tematu, o którym poruszył pan doktor Kowalski, to znaczy tego krzyku w tłumie. Z jednej strony tak, dzisiejszy dziennikarz nie powinien krzyczeć w tłumie, nie zostanie w żaden sposób usłyszany, ani się nie przebije ze swoją informacją, który dziennikarz mądry będzie krzyczał w tłumie. Nie do końca. Jesteśmy w kraju też demokratycznym i mamy prawo wyrażać swoje poglądy
to, co myślimy, to, co mam prawo w ogóle mówić. Będąc w takim tłumie, jeżeli nawet krzykniemy i nie mając dużego znaczenia, usłyszą być może nas osoby wokoło. Jeżeli kilka osób wokoło również to usłyszy i właśnie o to chodzi, żeby było coraz psychologii, ale tej psychologii nie ma. W ten sposób może dojść do sytuacji, że cały tłum zacznie krzyczeć.